Mr. Bond, we meet again. Yeah. Okay. W kolejnym odcinku rocznicowego podcastu, przy okazji 60. rocznicy premiery Goldfingera, witam was. Przemek Bartnik, James Bond .pl i Marcin Todera, to trzeci nasz podcast poświęcony temu filmowi. Właśnie sobie uświadomiliśmy przed rozpoczęciem nagrania, że omówiliśmy w poprzednich dwóch ostatnich odcinkach całe 45 stron scenariusza ze 137. Więc świetnie nam idzie, prawda? Mm -hmm. Ja się już zdążyłem do tego przyzwyczaić, więc. <gry> Świetnie. Jest, jest ok. Myślę, że teraz to będzie szybki, krótki odcinek. Przejście do podsumowania i 40 minut i po sprawie. Tak, bo teraz już praktycznie nic szczególnego się nie będzie działo w tym filmie. Mm -hmm. Ale skończyliśmy na scenie, w której James Bond siedząc w Astonie Martynie DB5 na lotnisku w Wielkiej Brytanii obserwuje odlot Goldfingera i. Sam odprawia się kolejnym samolotem do Genewy. Dokładnie. I ikoniczna scena goni ikoniczną scenę. Dokładnie tak. Kiedy rozmawialiśmy o sekwencji przedtytułowej, mówiłem, że jest to jedna z dwóch moich ulubionych scen w tym filmie. A drugą jest właśnie ta, o której teraz będziemy mówili. Mm -hmm. To ja nawet nie wiem, czy nie zaryzykuję stwierdzenia, że to jest moja ulubiona scena w tym filmie. Nie wiem, jakiego innego słowa użyć niż legendarna. To jest scena, która w swojej prostocie, w sumie, to nie jest tak, że tam się dzieją jakieś niesamowite fajerwerki, jest mnóstwo jakichś akcji czy, czy coś w tym stylu. To jest kolejna w miarę. Wolna scena, ale w takim otoczeniu, w tak sfilmowana, z takim klimatem, że to jest po prostu nie do opisania. Tak, bo przenosimy się do szwajcarskich Alp. Fantastyczny plener. Powiedziałbym, że być może jeden z najpiękniejszych w całej serii. James Bond na przestrzeni 60 lat i 25 filmów, oczywiście, odwiedził całą masę kapitalnych lokacji. Ale w tej scenie jest coś wyjątkowego. Zdjęcia, plener, muzyka, klimat. To wszystko naraz składa się na naprawdę niezapomnianą scenę. Scenę, którą absolutnie uwielbiam. Mm -hmm. Dokładnie. Niesamowite krajobrazy. Przepiękne są te zdjęcia, te plenery i Aston Martin i Mustang zresztą, który też chyba w tym filmie był po raz pierwszy pokazany europejskiej publiczności, bo premierem miał chyba chwilę wcześniej w Stanach. Ale w Europie chyba nikt nie widział tego, tego modelu. To też zapoczątkowało produkt placement z prawdziwego zdarzenia. Mm -hmm. Też pamiętajmy, że w tamtych czasach internet za bardzo nie, nie był popularny. No tak. Więc przedstawienie takiego modelu samochodu to też było coś. W sumie tak szybko tylko nawiążę do tego produkt placementu, bo w sumie Ford Motor Company to była jedna z firm, które poza oczywiście Astonem podpisała kontrakt z twórcami i zaprezentowali tutaj trzy swoje auta, bo poza tym Mustangiem jeszcze później pojawiały się Ford Galaxy i Lincoln Continental, który też wychodził od Ford Motor Company. Natomiast to też się składa właśnie na pewien składnik koktajlu, którym ten produkt placement się tak naprawdę stał, przede wszystkim w Dolphingerze. No tak, Jasne, jasne i fajnie, że wspomniałeś o Fordzie, bo partnerstwo z tą firmą trwało jeszcze kolejnych kilkadziesiąt lat. Bo tak naprawdę, poprawnie, jeśli się mylę, bo chyba ostatnim filmem, w którym mieliśmy okazję oglądać samochód tej marki, to był Quantum of Solace. Chyba tak, Ford Fordka, a wcześniej Ford Mondeo w Casino Royal i to też, to też była premiera tego samochodu. Mm -hmm. Ja pamiętam, że pamiętam. Tam... niesamowicie się zachwycałem tym samochodem, nawet bardziej niż Astonem. Astonem już znałem, a Mondeo to był dla mnie naprawdę hit. Ja do dzisiaj się zachwycam, bo, bo mam. Nie wiem, czy to można <laughs> liczyć jako gadżet. Ja 100% liczę. Teoretycznie powiedzmy, że e, zachwycałem się Fordem Mondeo w casino, ale wolałbym mieć Astona. Natomiast e, i tak ci zajebiście zazdroszczę. <grym> ale tak, współpraca Forda i marki James Bond to, to jest naprawdę kilkadziesiąt lat historii, tak więc no, szacunek. Naprawdę, bo w zasadzie no nie wiem, czy znajdziemy drugą firmę, która tak długo wspierała tę te serię. Teraz może wywołałem dyskusję, do której nie jestem przygotowany, ale tak z głowy, no to zegarki się zmieniały, trunki się zmieniały, wódka się zmieniała, szampany się zmieniały, garnitury, również marki ga ga garniturów się zmieniały na przestrzeni lat, a, a Ford. Nie. Ja w sumie kompletnie się nad tym nie zastanawiałem. i bo W Thunderbollu też na pewno był Ford, i rozumiem, że później też tak często się pojawiał przez następne części. Znaczy, ja, no być może chyba nie była aż tak spektakularnie eksponowana, ale wydaje mi się, że Ford. Po prostu nie zwracałem uwagi, ale rzeczywiście, no bo przecież Mustang w Thunderbollu, no to ten, ten niebieski w Diamonds are Forever, w Diana Day no to Halibery też siedziła Fordem przecież. Thunderbird? Nie wiem. No, Thunderbird, tak. Nie dam sobie oczywiście ręki odcięć, że w każdym filmie pojawiał się samochód tej marki, ale na pewno była to długa i owocna współpraca. Tak jest. Dobra. Eee, fuck it, ale dlaczego nie ma artykułu wymieniającego Fordy w Bondzie? Już jest nawet w doktorze No. Ford Anglia, John Strangways, Ford Consul, Superintendent Duff. From Russia with love, Ford Ranch Wagon, Ali Karim Bay. Tutaj Ford Mustang, Ford Country, Ford Thunderbird, Ford Ranchero, Thunderbolt wiadomo, Thunderbird, Fairline 500, Skyliner, Zephyr 4, Ford County. You only live twice. Ford Galaxy, Ford Mustang, Ford, Ford Ecoline, Fort Ford Custom, Ford Custom. Live and let die. Fort Taunus. For your eyes only. Ford Consul. A, a kill. Fort Bronco. Fort LTD. Tomorrow never dies. Fort Scorpio. Jeden z henchmenów Eliota Carvera. Diana day, day, No to wiemy. Casino Royale. Wiadomo. Quantum of Soles. I koniec. No a to tylko Fordy, nie? Mm -hmm. Natomiast no jeszcze pewnie są inne marki od dokładnie dobra okej okay, ale wracając do Alp przełęcz Fórka, bo tam kręcono te sceny niesamowicie chciałbym tam się kiedyś znaleźć na tych zawijasach i przejechać się tą drogą porobić przystanki w miejscach w których stawał na chwilę Bond ta droga jest otwierana chyba tylko i wyłącznie na jakiś okres czasu, nie? Na lato, i zamykana jesienią. Tego nie wiem, ale jest to bardzo, bardzo możliwe. Te sceny są niesamowite, już mówiliśmy o tym przed chwilą. Zdjęcia nieprawdopodobne, w ogóle już abstrahując od zdjęć filmowych, same zdjęcia z planu, które powstały. Przecież ten motyw Jamesa stojącego obok Astona, opierającego się o Astona, albo z drugiej perspektywy, gdzie jakby za Astona widać Shona stojącego nad, nad przepaścią. To są zdjęcia, które chyba spokojnie można nazwać najpopularniejszymi zdjęciami w historii i serii. Jeżeli chodzi o, o zdjęcia z planu, powstało ich tam mnóstwo. To też o, o tym mówiłem w poprzednim odcinku, że tutaj bardzo często zaproszano dziennikarzy i fotografów na, na plan. To nie były jeszcze czasy, mimo tego, że Goldfinger po premierze wywindował Bonda niesamowicie wysoko. Tak jeszcze w czasie kręcenia błąd ok, był tam w miarę znany, ale to nie była nadal ta skala popularności, która nastąpiła po, po premierze Goldfingera. Także w w czasie, kiedy kręcili te sceny, ludzie wiedzieli, że to jest jakaś tam ekipa filmowa z jakiegoś filmu, który w miarę się gdzieś tam przyjął i podobał, natomiast nie wszyscy wiedzieli, kim jest Sean Connery. Sean Connery też podobno strasznie się wkurzał, już nawet w, podczas właśnie tych scen w Szwajcarii, kiedy ktoś go rozpoznawał i wszyscy mówili, o Bond, James Bond, to w książce, o której zaraz opowiem, też tam się dało odczuć irytację na, na ten temat i powtarzanie z słowa, że jego. Nazwisko to Connery, a nie, a nie Bond. Natomiast wracając jeszcze na chwilę do tych zdjęć, motyw oparcia się Jamesa o Astona i to takie ikoniczne czarno-białe zdjęcie to jest po prostu klasa sama w sobie. Na jednym zdjęciu i i Plener, i Sean, i ten Aston, ta foto wygląda nieziemsko. Tak, tak. To jest właściwie taki James Bond w pigułce. Gdyby komuś chcieć pokazać esencję Jamesa Bonda, to myślę, że to zdjęcie świetnie się do tego nadaje. Dokładnie tak. W ogóle jeszcze odnośnie całej tej sekwencji filmowej. Ona była nakręcona w ciągu 7 dni. Ekipa 50 osób zaangażowanych w produkcję pojawiła się w tej lokacji i w ciągu tygodnia właśnie nagrali, nagrali wszystkie sceny. Natomiast na, pod, na podstawie tego czasu została napisana całkiem niedawno, kilka lat temu książka The Goldfinger Files Przepiękny album. Tak naprawdę kronika zawierająca dokładny opis każdego dnia kręcenia od momentu przylotu ekipy do Szwajcarii. Album jest po pierwsze przepięknie wydany. Wielka książka z złotymi brzegami kartek. Zdjęcia najlepsze, jakie widziałem, z zdjęcia z planu. Po prostu ze wszystkich albumów. To wydanie jest fantastyczne, a ilość zebranych materiałów i opisanych tam z każdego dnia to są takie detale, że szok. Może tego tekstu nie ma za wiele, o wiele więcej jest na pewno na pewno zdjęć, ale z tej książki, jeżeli ktoś jest fanem Jamesa Bonda i tej sekwencji, no to dowie się absolutnie wszystkiego. Dowie się o, o tym, że dwójka facetów z ekipy filmowej miała romans w pokojach i dźwięki wydawane z pokoju nie dawały spać reszcie ekipy. Jest nawet może nie w każdym dniu, ale na pewno w dwóch, trzech dniach jest opisane. Dokładnie co jedli na lunch. W ogóle też bardzo ciekawa historia. Załatwić nocleg dla 50 osób nie było super super łatwo. Na szczęście, to znaczy to był taki termin, który, w którym hotele nie były jakoś super oblegane, ale mnóstwo osób nie wiedziało w ogóle, co to jest za ekipa filmowa, co to są za filmy o Jamesie Bondzie i w Szwajcarii ten temat nie był aż tak. Popularny. Natomiast w końcu gdzieś znaleźli hotel i zakwaterowanie. W tym hotelu gościli ich naprawdę porządnie. To znaczy, także z tego, co opisuję w książce, codziennie wieczorem była impreza z zespołem, zespołem jazzowym grającym na żywo dzień w dzień zamykał imprezę Sean Connery, który razem z bębniarzem z tego zespołu jazzowego i kimś tam jeszcze z, z ekipy, po zakończonej imprezie w hotelu wychodzili do pobliskiego baru i gdzieś tam jest jeszcze śmiesznie opisany fragment, że tak dobrze się bawili, że nawet chyba drugiej czy trzeciej nocy wracając natrafili na jakiś wózek sklepowy, do którego wszedł Sean Connery, a reszta tego popychała z górki. To w sumie dużo szczęścia, że że ten film w ogóle powstał. Bardzo dużo. <laughs> Bardzo dużo. Bardzo fajnie się czyta o tych ciekawostkach i jest tam ich naprawdę sporo. Poza tym poza tymi imprezami, opisami lunchów, gdzie też to wyglądało w ten sposób, że producenci, czy ktoś odpowiedzialny zapytał się menadżera hotelu o kwestie wyżywienia w plenerze, czy nie mają do polecenia jakichś cateringów i oni to zorganizowali sami wynajęli jakiegoś Volkswagena takiego ogórka i od armii. Pożyczyli garnki i jakieś inne przyrządy. Jeździli razem z ekipą filmową i gotowali na, na miejscu. I są wszystkie zdjęcia z przerw w kręceniu i właśnie zajadaniu jakichś kurczaków czy tam meatballsów i tak dalej. Niesamowita organizacja. W ogóle Szwajcarze byli pod mega wrażeniem angielskiej ekipy i tego jak się uwijała. Jak byli zdyscyplinowani, to też fajnie jest opisywane codziennie na planie. Byli reporterzy, dziennikarze, dziennikarki, fotografowie. Bardzo często w ogóle w tej książce, co jest ciekawe, jest opisywany taki delikatny flirt Shona Connorego z wieloma kobietami. W sensie to nic nachalnego i absolutnie nie takie historie jak o Yangu Youngu, ale jest tam wiele cytatów jakiejś dziennikarki z szwajcarskiego pisma, która opowiada, jak Sean był miły, jak tutaj dawał płaszcz, jak się pytał, czy na pewno chce wracać do domu, czy nie chce zostać na imprezę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ona była bardzo zakochana akurat w swoim przyszłym mężu, więc nie zostawała. Ale to samo, podobne słowa padają z ust jakiejś innej kobiety, a suma summarum też pod koniec jest napisane, że Sean najprawdopodobniej Dopiero swego pod względem zaliczania romansów w Szwajcarii, bo w ostatnim dniu jedna z pokojówek chyba tego hotelu gdzieś tam wychodziła nad ranem z, z jego pokoju. Jedni mówią, że to plotka, drudzy, że prawda. <todgłosy> to nie, nie musi nic znać. <todgłosy> Może sprzątała. Mogło <todgłosy> być Wiele przyczyn tak jest. Dokładnie. Nie, przepraszam, ja tylko chciałem powiedzieć, że faktem jest, że rozmawialiśmy parę dni temu o tej książce i muszę przyznać, że zajebiście zachęciłeś mnie do, do kupna. No, mega polecam, bo to oczywiście poza takimi plotkami i szczegółami, których no. Pewnie nie wszystkich to zainteresuje. Nawet niektórzy maniacy z naszej grupy mogliby powiedzieć, to już za dużo, nie muszę widzieć, jaki ekipa jadła na obiad. Ale przyznam szczerze, że jak czytałem tę książkę, to sprawiała mi niesamowitą frajdę i ona w pewnym momencie powoduje, jakbyś tam był podczas nagrywania tych zdjęć. A że to jest niesamowicie kultowa i legendarna scena, to uważam, że to jest niesamowita gratka za... dla fanów Monda. Ale jeszcze, sprzedając kilka ciekawostek z, z tej książki, to też chyba tego nie, nie widziałem wcześniej, że na przykład strzelba, którą używa Tilly Masterson jest dokładnie tą samą strzelbą, którą użyto w Pozdrowieniach z Rosji. O, oh, w sensie ta, którą Karim Bey strzelał do Krilenki. Tak, dokładnie fajną ciekawostką też jest i to też jest uwiecznione na zdjęciach z planu występ Jackie Salzman jako ekspedientki czy pracownicy stacji benzynowej, z którą nawet scenę dialogową miała Tanie Malet, ale podobno strasznie nie radziła sobie z niemieckim i Guy Hamilton ją w końcu wyciął. Mimo tego, że dubbing w tamtych czasach był przecież yy, super popularny i stosowali go w, choćby w tym filmie, to postanowił wyciąć żonę producenta z filmu i podobno straszna drama była przez to. Więc to, to też jest ciekawe. Z tej książki też się dowiedziałem, że początkowo Triumph miał być samochodem Master Masterson zamiast, zamiast Mustanga, ale ten kontrakt z Fordem podmienił samochody, że tak powiem. No i masę jest jeszcze innych fajnych ciekawostek, które można wyczytać w tej, w tej książce. A, a jakość zdjęć i to, jakie są tam zdjęcia, to jest po prostu. Mm. Mistrzostwo Świata. Oficjalnie czuję się namówiony. Polecam. No dobrze, ale może. Wracamy do fabuły filmu. To jeszcze zanim wrócimy do fabuły filmu, skoro już dzielimy się takimi dygresjami, ja już być może w którymś z podcastów o tym wspominałem, być może nie, ale muszę się przyznać, że ja mam do tej sceny szczególny sentyment, bo scena podróży przez szwajcarskie Alpy koresponduje z podobną sceną, którą Fleming opisał w powieści. Tyle, że tam Bond przemierzał Francję. To jest dość długa sekwencja. Ale została przez Fleminga tak fantastycznie napisana, z taką lekkością, z taką tak genialnymi opisami, że pamiętam. Kiedy to czytałem wiele, wiele lat temu, stwierdziłem, czytając właśnie ten fragment tego przemierzania Bonda Francji, gdzie zatrzymywał się na jakieś, nie wiem, na noclegi, na jedzenie. Fleming, wiadomo, zamiłowanie do detali. Opisywał takie z pozoru błahe rzeczy z lubością. I zrobił to tak obrazowo i tak fantastycznie, że czytając to stwierdziłem, że ja też tak chcę wsiąść w samochód, Przemierzyć Europę, i stąd również wzięło się moje zamiłowanie do, do podróżowania samochodem po Europie. Oczywiście, kiedy jeździ się po europejskich sieciach autostrad, no to nie ma mowy o tym romantyzmie, ale wystarczy tylko z tych autostrad zjechać i rzeczywiście jest w tym coś fajnego, coś niesamowitego, i polecam każdemu. Da się, da się, a, a, ale. Jakby najważniejsze w tym wszystkim jest to, że właśnie czytając ten fragment w, w powieści Goldfinger właśnie zakochałem się i zamarzyło mi się tego typu sposób podróżowania. Tak więc kolejny plus powieści, a, 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 a ma to, tak jak już mówiłem wcześniej, przełożenie na to, że, że tę scenę darzy szczególnym sentymentem. Fantastycznie. Bardzo dobrze się uzupełniamy, bo ja uwielbiam jak James Bond lata samolotem. <laughs> A strasznie nudzi mi podróżowanie autem, więc y, ty mi będziesz opowiadał swoje wrażenia z przejażdżki y, niektórymi drogami, a, a ja postaram się tam dolecieć najwyżej. Okej, okay, ale dobra, to teraz już naprawdę wracamy do fabuły, bo świetnie nam idzie. Nie postanowiliśmy się za, za daleko w fabule, na, jak na 30 minut nagrania, ale będzie ok. Będzie dobrze, tak jest. Bond, sunąc właśnie po drogach przełęczy, furka, zostaje wyprzedzony przez Forda Mustanga. W przypływie, nie wiem, adrenaliny, ponieważ też, co jest fajne, widać to znużenie bonda, znudzenie. On się w pewnym momencie wierci. Mm -hmm, tak, mm -hmm. no, pomimo całego uroku, no jednak, Rzeczywiście, tego typu podróże są męczące, i fajnie, że to zostało pokazane. Nagle wyprzedza go Ford Mustang, i Bond ożywa. Tak, przyspiesza, rusza w pościg, mm -hmm. a po chwili sam siebie upomina słowami opanuj się 007. Tak. Dyscyplina 007, dyscyplina. Dyscyplina, dokładnie. E Co jest tak, świetne, dokładnie. Goldfinger zatrzymuje się przy przydrożnym straganie, kupując jakieś owoce, co Bond obserwuje... Z zakrętu wyżej, tak? Tak. Se, to jest sekwencja serpentyn i Bond zaparkował w stosownej odległości, obserwując samochód Goldfingera. I nagle pada strzał. Dokładnie. Ja mam do ciebie pytanie. Ja do końca tej sceny nie rozumiem. Chyba, że ją źle odbieram. Bo tutaj dzieje się coś takiego, co od pierwszego seansu zawsze mnie zastanawiało. Kiedy słychać ten strzał, James Bond upada, a oddjob patrzy w górę i mam wrażenie, że się uśmiecha. <laughs> Nie masz wrażenia, tylko na pewno się uśmiecha i w notatkach mam zapisane, że mam Cię zapytać dokładnie o to samo. <laughs> Ponieważ ja tę scenę odbieram tak, że oddjob wie, co się święci i uśmiecha się w ten sposób, jakby wszystko szło zgodnie z planem. Dokładnie, albo jakby w ogóle ten, jakby to był faktycznie zamach na Jamesa Bonda, albo jakby kazali nam myśleć, że jest to zamach na Jamesa Bonda i Job się cieszy, że jest udany. Dokładnie. Albo, tak. albo coś takiego. Tak jest. Nie znajduję wytłumaczenia, nie potrafię sobie tego ułożyć w głowie, tak więc zakładam, że jest to błąd w reżyserii. Mhm. Ja po części to Między innymi też dlatego sięgnąłem i zamówiłem tą książkę z kroniką kręcenia Coldwingera, bo miałem nadzieję, że tam znajdę odpowiedź na, na coś, co mnie nurtuje przez ostatnich 30 lat, 30, 30 lat. I cholera tam tego nie ma. Jezu, to się nazywa. To się nazywa poświęcenie. Tam nie ma odpowiedzi na to pytanie, ale ostatnio mi naszła myśl, może po prostu. Odżeb patrzy w górę, bo usłyszał strzał, a świeci słońce, i tak go razi, że może oczy i wygląda, jakby się uśmiechał. <grym, <grym, nie wiem. <grym>, może rzeczywiście ten, ten uśmiech nie ma żadnego związku z tym strzałem, tak. No ale on to ewidentnie słyszy, tak, i patrzy w tym kierunku, i nie wiem. Jest to dziwne, można to uznać jako błąd scenariusza, ale z drugiej strony. Ja nigdzie nie znalazłem w internecie nikogo, kto by się zastanawiał nad tą sceną, a szukałem. <głos> <głos> Więc cieszę się, że dołączyłeś do tego grona Jajity. Mam nadzieję, że ktoś. Z... Naszej grupy, albo z, z naszych słuchaczy też ma podobne wrażenia i podzieli się z nami w komentarzu swoją opinią na ten temat. Ja już nie mówiąc, znaczy, no tu niestety Cię zmartwię. Scenariusz też nie odpowiada na to pytanie, bo jest tylko napisane, że Pan Odjob wsiadając do samochodu uśmiecha się. Tak więc uśmiech był już w scenariuszu. Być może jest to. Wskazówka, że to nie jest błąd jednego reżysera, tylko zamysł scenarzysty, okej. Okay. No ale to zniszczyłeś moją teorię, to w takim razie nie jest grymas i ten uśmiech był zamierzony, czyli on uśmiecha się słysząc strzał. A nie wiem, no chyba, że jakimś cudem mieli szpiegów i wiedzieli, że Tilly Masterson go śledzi, ale skąd ten uśmiech w sumie... Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Tak, też mnie to nurtuje. Podobnie jak nurtuje mnie to, dlaczego samochód Goldfingera jest niżej. Samochód Bonda jest, powiedzmy. Nieco wyżej niż samochód Goldfingera, a samochód tyli Master, Masterson, która Bonda wcześniej wyprzedziła, jest jeszcze wyżej. Co by sugerowało, że go nie wyprzedziła, ponieważ tak naprawdę jest za nim. Ale myślę, że to już rozkminanie tego jest wyższym poziomem nerdostwa, czy gikostwa. I sobie to podarujemy. Ale to jest ciekawe. O tym nie pomyślałem, ale. No bo powinna być przed nim, czyli pomiędzy Astonem a Rollsem, bo zjeżdżali w dół. Ale tak jak już mówiłem, to już jest naprawdę do. No nie, ale poczekaj. Ona zjechała na jakąś poboczną uliczkę, zaparkowała i wdrapała się, a James ją minął i zjechał niżej. To dlaczego? No dobra. A potem najprawdopodobniej James Bond zawrócił. I pojechał w drugą stronę i natrafił na Tili. i zaczęła się akcja. No pościg. dobrze, to jest łatwiej to łatwiejsza do, do wytłumaczenia niż uśmiech od Joba. E, tak, tak, tak więc przyjmuję jak najbardziej twoje wytłumaczenie, bo e, inaczej nigdy nie <laughs> przejdziemy do kolejnych scen. Ale okej, okay, Bond rozpoczyna pościg za, za Fordem, Wykorzystuje pierwsze z gadżetów. Drugi właściwie, ale do pierwszego za chwilę wrócimy. Dobrze, bo już chciałem ci poprawiać. <laughs> drugi z gadżetów, czyli wysuwane, wysuwane coś, za pomocą którego, czego niszczy koła Forda. Gdzieś wyczytałem, że jest to nawiązanie do pościgu Rydwanów, czy wyścigu Rydwanów w Benhurze. Ma to sens. To znaczy nie wiem czy nawiązanie, ale zakładam, że stąd wzięli pomysł na to, no bo rzeczywiście w, w Rydwanach przyczepiano jakieś miecze albo inne. Tak, ja jako ekspert od Rydwanów potwierdzam, z całą pewnością w hollywoodzkich wersjach Rydwanów. Tak właśnie było dokładnie i to jest ukłon w kierunku klasyki kina. Bądź gladiatora, który powstał podobno w, gladi w gladiatorze nawiązali do Goldfinger. Tak, koniecznie muszę iść na część drugą. Tym bardziej, że będzie tam występował mój numer jeden kandydata do roli Jamesa Mona. Tak. Koło się zamyka. Circle of Life. I być może tym filmem mnie do siebie przekona zresztą. Tak jest. Tilly wypada z drogi, Bond zatrzymuje się obok niej, udaje przejętego. Ocenia, że dwie opony naraz strzeliły, czyli chyba coś musiało być z nimi nie tak od nowości. No a Tilly trochę wkurzona obwinia Bonda o, o, o stan samochodu i każe się zawieźć na, na najbliższą stację benzynową czy na najbliższego warsztatu, mm -hmm. nieważne. Bardzo, bardzo lubię w ogóle tak, tylko na sekundę odjeżdżając od fabuły, zdjęcia tej stacji benzy Nie benzynowej. Nie wierzę ci. <gry> zdjęcia tej stacji benzynowej. Jak tam tak. podjeżdża ten Aston, to, to ujęcie jest mhm. fantastyczne. Tak, zgadza się. Dokładnie tak. Zresztą, zanim trafimy na tę stację benzynową, jest całkiem fajnie napisana sekwencja dialogowa kiedy Bond próbuje od Tilly wydobyć informacje. Tilly przede wszystkim przedstawia się jako uh, Tilly Soames. Soames. Y -h -h -h. zdaje się. Tak. Tutaj w bardzo fajnym cięciu montażowym Bond spogląda we wstecznym nosterku na walizkę, na której widzi inicjały TM. Uwielbiam ten ja drobny, drobną pierdołę, bo, bo to w zasadzie jest pierdoła, ale świetnie obrazuje Tok myślenia Bonda i sposób, sposób myślenia i jego spostrzegawczość jak najbardziej. I próba podejścia, nie? I próbę podejścia. Zresztą tego typu rozmów będzie w tym filmie więcej. Bond dalej próbuje ją dopytać o to, co wiezie w walizce, w tej walizeczce, ponieważ to jest taka specyficzna walizka niepodróżna. Na to Tilly twierdzi, że przewodzi w niej łyżwy. Bond dalej próbuje ją podejść, udając niewiniątko, dopytując się, czy stwierdzając, że nie wiedział, że o tej porze już gdzie jeździ i nie wiedział, że o tej porze roku... Są tu gdzieś lodowiska, tak, tak, tak do, dokładnie. So, tak, 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 ponieważ ona twierdzi, mm -hmm. że jeździ w Sąd Świetny dialog, dialog w zasadzie o niczym, ale, ale obie strony, czyli i Bond i Tilly, muszą się tutaj popisać dość dużym, dużą czujnością. Mm -hmm. A tak, taka mini dygresja. <laughs> A to niespodzianka. St. Moritz. Ja w sumie nie jestem jakimś wielkim fanem motoryzacji, ale kilka lat temu dopiero dowiedziałem się, że tam chyba raz w roku jest organizowany taki spęd klasyków niesamowicie drogich samochodów i jest organizowany wyścig na lodzie w śniegu. Niesamowite zdjęcia plenery zawsze co roku są dostarczane z, z tej lokalizacji i bardzo często właśnie tam pojawia się między innymi właśnie Aston Martin DB5. Pomiędzy mnóstwem innych samochodów, na które jak spojrzysz to szczena opada, podobnie jak przy, przy Astonie. Kiedyś udostępniałem na stronie post właśnie o, o tej miejscowości i tam był jakiś właściciel Astona Martina DB5, oczywiście w smokingu i z pistoletem, który Jeździł po tym, po tym torze i udawał, że, że strzela. Fantastyczna lokalizacja i fantastyczna impreza. Podeśle ci ten namiar na to. Tak, ale wracając do tego, co powiedziałeś, to jest świetny montaż, świetna scena. Też uwielbiam te detale, uwielbiam te, tą mimikę zarówno Shona, jak i w sumie Tani Malet, która też całkiem dobrze gra tą scenę. Shona gra takiego pewniaczka, próbującego podejść dziewczynę, którą wie, że to ona strzela ze strzelby. A Tyli jest całkowicie nieprzystępna. Tak, dokładnie. Odporna na maksa na. Czarszona. Na urok. urok mhm. Dokładnie. W tej samej montażowej jeszcze bardzo ważne jest zbliżenie na inicjały, bo tak jak powiedziałeś, Tilly przedstawia się jako Psalms, natomiast inicjały to TM. To, że Tilly jest nieprzystępna i odporna na czarbonda poniekąd być może jest nawiązaniem do powieści, gdzie chociaż nie wiem, czy to jest dobry moment, żeby potem powiedzieć. Ale Tilly w powieści z lesbijką, i też nie ma między nią a Bondem jakiejś szczególnej chemii. Już abstrahując od kwestii orientacji, nawet to, to jakoś tak nie jest im do końca po drodze ze sobą. No ale cóż, Bond wyrzuca Tilly na wspomnianej stacji benzynowej w kolejnym przepięknym, fantastycznym plenerze i rusza dalej w pościg za Goldfingerem. Pościg jest o tyle ułatwiony, że korzysta z gadżetu numer jeden, o którym mówiłem przed chwilą, czyli systemie naprowadzającym. Tak jest, który jest w ogóle fantastycznie zaprojektowany. Ja uwielbiam wygląd tego radaru, GPS-a. Beta wersja Google Maps. Dokładnie. Aplikacja znajdź na, na iPhonie. <noise> Fantastyczne. Nie śmiejemy się, ale to jest 60 lat temu. To był naprawdę ciekawy pomysł. W tej chwili każdy z nas ma to w telefonie i można to włączyć, nie włączyć, udostępnić komuś lokalizację albo, jak co, po niektóre rządy podsłuchiwać <noise> sprawdzać i tak dalej. Natomiast świetnie to wygląda. Bardzo mi się podoba ta, ta mapka. Zawsze jak robiłem plakat. Jak robiłem pierwszy plakat do Golfingera to pierwsze co zrobiłem, to odwzorowałem ten radar i nigdzie nie mogłem go jakoś umiejscowić na, na plakat, tak, żeby mi pasowały dopiero w którymś tam plakacie. Gdzieś, gdzieś go wrzu wrzuciłem, ale on wygląda fantastycznie. I może jak jesteśmy jeszcze przy tych gadżetach, to tylko dopowiem, że o części gadżetów mówiliśmy już w laboratorium Q. Tutaj wymieniliśmy te dwa. Niedługo wymienimy kolejne scenie, w której James zacznie ich. Używać tak pełną parą. Natomiast warto jeszcze wiedzieć, że Aston Martin miał zaplanowanych jeszcze więcej gadżetów i w drzwiach miał schowany telefon, który w finalnej wersji filmu się tak. nie znalazł, ale na zdjęciach z planu. Czy choćby w modelu LEGO Creators, czyli w tym wielkim Astonie, też można znaleźć ten, ten samochód, uh. ten telefon ukryty w, w drzwiach, więc to, to jest fajne. I kolejnymi gadżetami, których nie widzimy w filmie, jest jeszcze zderzak i te takie wysuwane. Elementy z, z derzaka, zarówno chyba z przodu, jak i z tyłu zresztą. Na pewno w modelach korgi, tych metalowych, ten gadżet akurat jest i zawsze po wciśnięciu gdzieś tam z boku przycisku wyskakują te elementy z zderzaka To jest fajne. I to, co jest jeszcze ciekawe i o czym ostatnio pomyślałem, oglądając dodatki przypominając sobie o tych wszystkich gadżetach, to pod siedzeniem jest specjalna półka na broń i magazynek. I ona też tak, już nie pamiętam, czy ona była wysuwana, ale chyba tak. Ale to mocno przypominało kwestię ukrytej broni w oh. Astonie w Casino Royale. Okej, okay. dobra. To ja nie miałem zielonego pojęcia o tym. Natomiast mam do Ciebie pytanie, skoro już pozwalamy sobie na dygresję. <ścoughs> Bo wspomniałeś o tym, jak wykorzystywałeś tę mapę do, jako inspirację do jednego z pierwszych twoich plakatów do Goldfingera. To mam pytanie do ciebie jako do specjalisty od plakatów. Co sądzisz o plakatach do tego filmu? Bo akurat ja nie wiem, nie mogę się do nich przekonać. Mhm. Myślę, że z Erysona Conorego to chyba są najsłabsze plakaty. Wiesz co, Zgadzam się z tobą. To znaczy. Jest część plakatów, która mi się w miarę podoba. Lubię ten czarny plakat z sylwetką kobiety pomalowanej na złoto i w środku wtopiona postać Jamesa z, z Pussy. Natomiast to nie są plakaty, które robią wrażenie mm. w tej serii. No wrażenie w tej serii najbardziej robiły plakaty te rysowane albo jeśli nie rysowane, to nawet poprzednia część, czyli Pozdrowienia z Rosji, gdzie większość plakatów z użyciem zdjęć, ale w jakiś... Fajnie w komponowanych elementach tutaj, czy strzałkach, czy czymś takim. Aczkolwiek pozdrowienia z Rosji też miały rysowane plakaty. Natomiast zgadzam się w 100%, że Goldfinger nie powalał pod tym względem nie ma tam nic specjalnego jest, jest ok i tak dużo lepsze plakaty są do tego filmu niż do niektórych późniejszych serii Brosnana czy, czy Craig'a zwłaszcza Craig'a <grych> dokładnie, ale to nie jest coś co można nazwać mianem dzieła sztuki gdzie tak naprawdę większość plakatów do, do Bondów można było tak nazwać to do, do Goldfingera faktycznie nie jasne no, to cieszę się, że się zgadzamy. Dobra. Bond zajeżdża przed siedzibę Auric Enterprises. Tak, i, i tym samym tak naprawdę znikamy z Szwajcarii, bo już wracamy do Pinewood. Kolejne sceny. Przynajmniej w tych magazynach już będą kręcone w Pinewood. Ten pościg w Lesie nie pamiętam, gdzie dokładnie był kręcony, ale to też już chyba nie Szwajcaria, tylko jakieś inne lokacje w Wielkiej Brytanii. Jasne. Bond przedostaje się na teren właśnie owych magazynów czy siedzibę Oric Enter Enterprises i po pierwsze jest świadkiem tego, jak rozmontowywany jest Rolls. Czyli już wie, w jaki sposób przemycane jest złoto. A po chwili podsłuchuje również i to jest już bardzo istotne podsłuchuje rozmowę Goldfingera z Chińczykiem, z panem Lingiem, w której po pierwsze Goldfinger rzeczywiście potwierdza to, że jego Rolls-Royce jest wykonany ze złota i w ten sposób właśnie wywożony jest ten kruszec z Wielkiej Brytanii. Następnie jest on przetapiany w Szwajcarii. Takich kursów Goldfinger wykonuje kilka w roku. Pan Link wyraża obawę, czy przypadkiem nie jest to ryzyko i czy nie powinien się skupić na jej głównym projekcie, a Goldfinger uspokaja go, mm -hmm. że operacja Wielki Szlem jest dla niego priorytetem. James, na szczęście, dla niego słyszy te słowa, co. Ratuje go od późniejszej kastracji. <grymne> <grymne> ale to za, za bardzo wybiegam do przodu. Natomiast pan Link to między innymi katos różowej pantery. Oh. I to jest też taka ciekawostka w sumie, która jest powszechnie znana, ale ja to Totalnie o tym zapomniałem i przypomniałem sobie dopiero, dopiero y, czytając y, książkę Michała Grześka. A różowy, różową panterę y, uwielbiałem zawsze, jak, y, jak byłem mały. Do tej pory uwielbiam, całkiem niedawno odświeżałem i rzeczywiście tam jest pomagier Goldfingera. Hmm. Ale to chyba nie koniec, bo jeszcze jak już wspomniałem o Michale Grześku, to Michał zawsze na te, tego typu ciekawostki bardzo zwraca uwagę i skrupulatnie opisuje w, w książce i aktor, który grał właśnie Hellinga i Kato też później pojawił się jako pomocnik Blofelda w no co e... tak. You Only Live Twice. Ale tego już kompletnie nie, nie no. pamiętam w, w którym momencie. Nie miałem zielonego pojęcia. Dobra. I teraz tak. Bond ucieka ten las? Przed czymś? Przed kimś? To znaczy tak, Bond podsłuchuje tę rozmowę, wcześniej chowa się przed strażnikami, ta infiltracja bazy też w ogóle jest znowu fajnie ubrany, tak na, na czarno. W kombat stroju, ponownie, tak to nazwaliśmy, kombat outfit w pierwszym odcinku, chyba tak. Tak, i wycofuje się do swojej poprzedniej pozycji, czyli tego miejsca w lesie, w którym miał jakby dobry punkt obserwacyjny na całą bazę. Mm -hmm. Natomiast tam napotyka kogoś jeszcze, kto obserwuje bazę Goldfingera. Dokładnie, okazuje się, że to jest Tilly której uniemożliwia oddanie strzału. Mhm, dokładnie, ale przez to też alarmują ekipę Goldfingera, bo okazuje się, że Lufa karabinu jest zaraz pod linką, która ma jakiś system informujący. Tak, z dzwoneczkami, bo nie się się Wi-Fi. Ale rzeczywiście jest to zrobione bardzo efektownie. Teraz suspens przez najbliższych kilka minut będzie wzrastał z minuty na minutę, tak więc jest to bardzo teraz efektowna, fajna sekwencja zdarzeń. Co prawda, jeszcze przez chwilę jesteśmy świadkami wymiany zdań między Bondem a Tilly, gdzie Tilly. Wreszcie przyznaje, jakie są jej prawdziwe cele, że chciała zabić Goldfingera, że nie strzelała do Bonda, tak jak mu się wydawało, tylko próbowała zastrzelić Goldfingera, dlatego że on zabił jej siostrę Jill Masterson. Tak, i James do tego zresztą sam dochodzi po inicjałach. I wtedy sobie przypomina tą scenę, właśnie z Astona i. TM. Dokładnie. Masterson. Znałem Twoją siostrę. I w sumie zamiast dziwić się i zapytać, się, ale tu dlaczego od job się uśmiechnął? <laughs> <laughs> to wszystko mu się rozjaśnia i wsiadają do Astona i, <laughs> i uciekają. <laughs> nie jestem pewien, czy jesteśmy w stanie rozwikłać tą zagadkę naprawdę. Już chyba do niej nie wrócę, hmm. ale to był ostatni moment. Nie wierzę ci. <laughs> Tak, ale teraz... Nie wierzę ci, mm -hmm. ale jest to o tyle też ciekawe, że nie pamiętam, czy o tym wspominałem, czy o tym nie wspominałem, ale w powieści dopiero teraz Bond dowiaduje się o, o, o śmierci Jill Masterson, czy powieściowej Masterton i to jest jeden z przykładów na to, że film poprawia Fleminga, bo dzięki temu, że byliśmy świadkami jej śmierci, czy tego jak była martwa, to nadało tam tej scenie dramatyzmu. Natomiast w powieści dopiero teraz Bond dowiadywał się w tym momencie o tym, że Jill została zamordowana. Mm -hmm. No i zaczyna się pościg, pościg, na który... Wszyscy czekali, którego przedsmak mieliśmy przed chwilką na przełęczy furka, gdzie tak naprawdę już o tym rozmawialiśmy. Myślę, że mamy podobne zdanie. Sceny na przełęczy furka są fantastyczne i o gro lepsze od tego, co, co zobaczymy teraz. Natomiast, mimo wszystko. Teraz następuje to ujście emocji, ciekawości widza, który po raz pierwszy ogląda tego ascona w garażu Q, czeka na zastosowanie tych wszystkich gadżetów, a przede wszystkim na ten czerwony przycisk, którego nie można pod żadnym pozorem wciskać. I teraz to wszystko zobaczymy. I to jest super. To jest naprawdę ta pierwsza prezentacja gadżetów w filmie o Bondzie, która następuje tak naprawdę teraz, bo pomijam to, o czym rozmawialiśmy przy okazji pozdrowień z Rosji, walizki i tak dalej. Też można oczywiście podciągnąć pod to, ale to były takie mhm. przyziemne gadżety. A tu mamy coś, odjechanego, co jest po prostu odjechanego i co jest kwintesencją kina rozrywkowego, coś co wprowadza. Totalnie nową jakość, nowy poziom w, w kinie rozrywkowym. Coś, czego po prostu chyba do tej pory nie było w kinie, albo nie było na taką skalę i nie było tak świetnie zrealizowane. I to jest też kolejny element, który zapewnił długowieczność serii. Dokładnie tak. Tak więc z całą pewnością. To, co teraz będziemy, czego będziemy świadkami dla widzów w roku 64 musiało być naprawdę fantastycznym przeżyciem. No bo to jest rzeczywiście nowość dla tej serii i w tym momencie jeszcze widzowie tak naprawdę myślę, że nie wiedzieli czego się mogą spodziewać. Wielu na pewno nie było przygotowano na to, czego będą za chwilę świadkami. Tak więc spodziewam się, że rzeczywiście reakcje fanów musiały być no wow, wow. No właśnie jestem bardzo ciekawy, jak to wyglądało w brytyjskich kinach na Lake Esther Square podczas premiery, bo tak jak kiedyś opowiadałem przy okazji Skyfall, Brytyjczycy niesamowicie żywo reagowali na tego typu sceny w, w kinie. i Jestem bardzo ciekawy, czy podczas seansu Goldfingera też już tak to wyglądało właśnie w kinach, że ludzie zaczęli szaleć, krzyczeć. Cieszyć się i wiwatować? Czy to jeszcze nie był ten poziom bondomanii, i na razie oglądali z zaciekawieniem, ale nie szaleli w kinie. Dobre pytanie, dobre pytanie, ale. W każdym razie, jakkolwiek by nie było, jesteśmy świadkami rzeczywiście bardzo efektownej sceny, gdzie większość gadżetów zostaje wykorzystana. Nawet ta, wydawać by się mogło stoicka Tilly w pewnym momencie wydaje się być podekscytowana tym, co może Aston Martin. Mhm, dokładnie. I w sumie tak naprawdę to Teoretycznie mieliśmy już pierwszy pościg od razu w doktorze No. Pierwszy pościg samochodowy, natomiast no na pewno nie był to tak emocjonujący pościg jak tutaj. Aczkolwiek szczerze mówiąc, jakbym sam miał klasyfikować pościgi, to ten z doktora No byłby u mnie chyba wyżej niż ten, o którym opowiadamy teraz. Natomiast. Te sceny tutaj też zapoczątkowują coś, coś nowego w serii. Coś, na co wiele osób czeka i czego oczekuje od filmów o Bondzie, czego jak braknie w filmach o Bondzie, to jest zawiedziony. Mm. I to jest... <ślesk> Ale generalnie już nie mówię o samym użyciu nawet gadżetów, nie, bo nie w tym kierunku chcę iść. Tylko samego w ogóle pościgu samochodowego w filmie o się Mądrze, takiego z prawdziwego zdarzenia. I tutaj wydaje mi się, że to jakby już przypieczętowało kwestię, że ten pościg musi być. Dokładnie praktycznie. Tak. Jest jakimś takim elementem składniku koktajlu. Tak jest. Ale pościg w pewnym momencie musi się skończyć. Bond decyduje się na otwartą konfrontację, czy właściwie nie tyle, że decyduje się, co nie ma wyjścia. Na otwartą konfrontację zaczyna się strzelanina. Bond nakazuje T.A. ucieczkę w pobliskie krzaki, ale nie uwzględnia niestety tego, jak zręcznym, hmm, no nie strzelcem, jak celne okom jak sprawnie posługuje się swoim melonikiem Oddjob, który... Jeszcze? Jeszcze, tak, jeszcze, co rzeczywiście jest istotne, jak jeszcze nadal posługuje się celnie swoim melonikiem, odjob, który w prawnym rzutem trafia tyli, która pada martwa. Ja nie wiem, czy pamiętasz swoje pierwsze odczucia, kiedy oglądałeś po raz pierwszy Goldfingera, ale u mnie ten moment został jakby w pamięci od zawsze. Pamiętam, że byłem niesamowicie zdziwiony tym, chyba jeszcze bardziej zdziwiony tym jako dzieciak, że umiera T.D. Masterson niż że umiera Jim Masterson. W momencie, kiedy się pojawia Tili, znowu masz wrażenie, nowa bohaterka, tamta umiera, ta jest teraz główną dziewczyną Bonda. I dla mnie zawsze to był wielki szok. Jak to? Ona dostaje kapeluszem, ale nie odcięło jej głowy, to pewnie żyje. <głosy> <głosy> A okazuje się, że nie. No tak, tak. Tu rzeczywiście masz rację, że to może być spore zaskoczenie. Jest spore zaskoczenie i również dla czytelników, ponieważ w Powieści Tilly ginie w bardzo podobny sposób, ale pod sam koniec tej historii. No, twórcy filmu postanowili uśmiercić ją znacznie wcześniej, być może dlatego, że uzasadnienie dalszej bytności w tej fabule byłoby szyte zbyt grubymi nićmi, tak jak u Fleminga, niestety. Ale tak, jest to zaskoczenie z całą pewnością, jest to druga, tak naprawdę. Bogu ducha winna ofiara. I co jest dla mnie szczególnie fajne w tej scenie, to znów świetna reakcja Bonda. Mm -hmm. Koniec strzelaniny, Dokładnie. Bond podbiega. Świetne ujęcie kamery. On jest filmowany klęczący nad e, ciałem. Tilly, jest filmowany z żabiej perspektywy. No, emocje na twarzy konerego naprawdę widać, i to jest świetne. Mm -hmm. Dokładnie może przez te emocje też we mnie tak utkwiło to zdziwienie tą, tą sceną. To jest naprawdę fajnie odegrane i fajna scena. Zgadzam się w 100%. I James zostaje pojmany, a raczej już się po prostu poddaje. Chwilowo, oczywiście. Tak, siada za kierownicą Astona. Tym razem na muszce pistoletu trzymanego przez innego z Koreańczyków. Kolumna samochodów przemieszcza się w kierunku siedziby Goldfingera. Gdzie trochę nieoczekiwanie w sumie, bo przed chwilą byliśmy świadkami jednej e, sceny pościgu. Chwilę później mamy stanowanie nastroju, właśnie ze względu na śmierć G, e, Tilly, i teraz znowu adrenalina skacze, tempo się rozkręca, bo Bond podejmuje próbę ucieczki. Dokładnie. I jeszcze na chwilę przed podjęciem próby ucieczki jest też ważna scena, której nie można po prostu pominąć w tym filmie, czyli podjechanie do szlabanu i szlaban otwiera Oczywiście. Oczywiście. wykręcona, niepasująca do absolutnie w ogóle do tego miejsca, <laughs> może tak? Albo on inaczej, może pory, albo. Wszystko naraz, wszystko naraz, jest... bo teraz jeszcze może nie jest to tak szokujące, jak będzie za chwilę. Tak, ale babcia. Babcia taka typowa szwajcarska babcia, <noise> która dorabia sobie w nocy jako nocny stróż przy szlebanie. Uwielbiam moment, w którym kłania się Jamesowi tak z tym za spódniczkę, sukienkę czy coś taki ukłon. Dygniem James robi minę tak, nie wiem jak to nazwać, znudzenia. Jego jakby nie zaskakuje to, tylko jest wkurzony. Mm -hmm. Nieważne kto Dokładnie. otwiera ten ślady, tak, tak. kto dyga przed nim. Natomiast James ma na twarzy jakiś... <laughs> Dziwny wyraz zażenowania. Natomiast ja zawsze jakby uwielbiałem, uwielbiałem tą babcię i w kolejnej scenie również. Aczkolwiek nie da się pozbyć wrażenia, że jest to taka postać od czapy, humorystyczna, po prostu wstawiona chyba tylko i wyłącznie pod, pod jakiś gag. Ale gag, który jak dla mnie działa. Działa. No właśnie, i to jest najdziwniejsze i to mimo wszystko jest siła tego filmu. Ten gag. Działa. Jeśli oczywiście analizujemy to na poziomie logiki, to jest to absurdalne. Jasne. Ale w świecie filmów, w ramach świata przedstawionego, to działa. I ten, kto wymyślił tę postać, to naprawdę czapki z głów, bo. To jest Coś tak odjechanego. Znaczy, to jest kolejny element filmu. Który... Bo to jest absurdalne, ale to nie jest mm -hmm. tak, że widz odczuwa zażenowanie na zasadzie ja. Co, co się oddala? Co to ma być? Pomimo tego, że teoretycznie, no oczywiście jeszcze nie w tej chwili, za chwilę kiedy ona zaczyna strzelać z karabinu maszynowego. Jest to, jest to totalnie od czapy, tak jak mówiłeś, i absurdalne. I, i, i widz rzeczywiście mógłby sobie pomyśleć, ja, pierdole, więc co za bzdurę. Ale nie, ale nie. To jest jak najbardziej na miejscu. Oczywiście jest to element humorystyczny, jest to comic relief, ale, ale nie czuję się, za, ja nie czuję zażenowania oglądając tę konkretną scenę z tą konkretną postacią. Ja też nie. nie Jest fantastyczna i to jest fantastyczny pomysł. Mówiliśmy o tym w pierwszym odcinku. Guy Hamilton podszedł do realizacji tego filmu z Celem zrobienia fantastycznej rozrywki. Bardzo często w komentarzach do filmu na, na Blu-rayu też o tym mówi, i we wszelkich wywiadach, w książkach bardzo da się odczuć wrażenie, że przede wszystkim Guy Hamilton chciał zapewnić rewelacyjną rozrywkę w kinie. I taki element w tym filmie po prostu to robi. Zapewnia rewelacyjną dawkę rozrywki w połączeniu z fajnym humorem. Tu mieliśmy prezentację prawie wszystkich gadżetów. Za chwilę pojawia się babcia, która znowu w pewien sposób wprowadza rozluźnienie po scenie, o, o której mówiliśmy, które przed chwilą tonuje ten, ten nastrój. I to jest naprawdę coś niezwykle fajnego. Jeżeli taki cel przyświęcał Gajowi Hamiltonowi, to jemu się to fantastycznie udało. I ta scena to też bardzo dobrze pokazuje. Mm -hmm. Bardzo. Wyraźny jest kontrast między reżyserią Hamiltona a Teresa Younga. Zwłaszcza, bo do czego zmierzam? Przygotowując się do tego podcastu, Goldfingera obejrzałem no, kilka razy. O czym pewnie będę jeszcze mówił w podsumowaniu, w tym lub w jednym z kolejnych odcinków. Natomiast dziś wieczór, trochę przez przypadek, włączyłem sobie, obejrzałem operację piorun w reżyserii Terence'a Yanga i nigdy wcześniej chyba aż tak mocno nie uderzyła mnie to, jak bardzo te filmy różnią się stylistycznie czy lekkością, czy humorem, który też jest w Operacji Piorun obecny, ale to jest jednak przepaść. To naprawdę jest ogromna różnica oglądając te filmy bezpośrednio po sobie praktycznie. To jest bardzo uderzające, jak Poważnie, przynajmniej od pewnego momentu, traktuje siebie Operacja Piorun. Jasne, że tam też ciężar gatunkowy jest inny, stawka jest inna. Okej, okay, ale mimo wszystko lekkość Hamiltona jest bardzo odczuwalna. W porównaniu z reżyserią Terence'a Younga ja nie chcę przez to powiedzieć, że lepsza, bo osobiście wyżej cenię sobie operację Piorun z wielu względów. Ale jest to bardzo, bardzo widoczne, jeśli te filmy ogląda się w miarę bezpośrednio po sobie, z jakimś niewielkim odstępem czasu. Mm -hmm, mm -hmm. Dla mnie to jest fenomenalna sprawa tej serii. I to jest to, że właśnie możesz przeskoczyć z. Cięższego gatunku na coś na luźniejszego i coś, co ci sprawia mega frajdę. Dla niektórych jest to o wiele lepsze, dla niektórych jest to trochę gorsze. Natomiast bardzo podobna sytuacja ma miejsce przy choćby Skyfall, tak? Gdzie my przeskakujemy z Casino Royale Quantum w też w trochę inny klimat. Może nie aż tak rozrywkowy, jak w Goldfingerze, ale to jest też jakby coś innego zupełnie od tego, co widzieliśmy nie, niedawno i co zobaczymy na przykład później, tak? Więc za to co, tą serię kocham i Goldfinger jest tego świetnym przykładem, mimo tego, że jak byłem młodszy, to pewnie chyba wyżej ceniłem Goldfingera niż Thunder, Thunderbola. W tej chwili stuprocentowo Thunderbola o wiele bardziej cenię jako film, Natomiast lubię to, te przeskoki. Tak, 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 bo dzięki temu ta seria żyje, nie jest monotonna. Widz tak do końca idąc do, do kina nie wie czego się może spodziewać. Jak najbardziej, tak, tak. To jest być może jeden z elementów, który zapewnił tej serii no przynajmniej 60-lecie. Triumfalne mm -hmm. 6 dekad. Dokładnie. Ale wracamy do fabuły. Fabu tak jest. Wracamy do, do fabuły i opowiedzieliśmy w sumie o babci przed wjazdem przez szlaban i przy próbie y, opuszczenia fabryki, ale też oczywiście nie możemy pominąć kwestii użycia w końcu tego mm, gadżetu numer jeden, na który wszyscy tak czekają, czyli y, ZWOL trzymający na muszce Jamesa zostaje katapultowany. Nie wiem, czy w sumie czekanie na to sprawia aż taką frajdę. Sprawia, bo tam jednak jest nam kilkukrotnie sygnalizowane, że Bond czeka na dogodny moment. Te zbliżenia na, 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 na skrzynie biegów jednak są bardzo wymowne. Fajnie, że ta katapulta faktycznie ona została zastosowana. To nie są ujęcia takie Ala. Efekty specjalne na jakichś mini miniaturach, i tak dalej. Tam mamy normalne zdjęcie Astona, w którym naraz ktoś wylatuje przez, przez dach. To jest też mega fajne. Mm -hmm. I, rozpoczyna się, I rozpoczyna się kolejny pościg. Pościg, którego myślę, że mogłoby nie być. Ale na szczęście jest bardzo krótki. Jest krótki, tak. Jest przyspieszony. <noise> Tempo mm -hmm. jest przyspieszone. Fajnie się kończy bo to też jest bardzo błyskotliwy pomysł na, na jego zakończenie, kiedy Bond widzi odbicie. My, jako widzowie, się dowiadujemy o tym chwilkę później. Widzi odbicie swoich własnych reflektorów w lustrze, który jest przed nim. Myśli, że czeka go zdarzenie czołowe z samochodem, które nadjeżdża z nadprzeciwka. Odbija, trafia w mur, a koniec końców okazuje się, że rzeczywiście po prostu przed nim było lustro. To jest bardzo nietypowy sposób na zakończenie pościgu. I. No, szacunek za wymyślenie czegoś takiego. Mm -hmm. Mega spoko, Natomiast o ile dobrze pamiętam, bo już dawno oglądałem akurat ten komentarz reżysera w sensie dawno, od 3 tygodnie temu, a w moim wieku już nie pamiętam co trzy tygodnie temu. To chyba Guy Hamilton nie był zadowolony z tej sceny. Nie pamiętam dlaczego, ale coś tam mocno narzekał na jej realizację, ale nie zmienia to faktu, że ja też, ja też lubię tę scenę. Jej sposób zakończenia, i to, jak Oddżów otwiera drzwi, z nich wypada James. Odżob początkowo też chyba nie do końca wie, dlaczego czego się to stało. tak I naraz patrzy w lustro i się tak Śmiecha. uśmiecha. Tak. tak, ten uśmiech przynajmniej potrafimy zinterpretować. Dokładnie. Chociaż z drugiej strony, może tak naprawdę źle to interpretujemy i Oddżów się uśmiecha, bo dokładnie to zaplanował i wiedział, że tak będzie. Myślę, że nie brnijmy. To, bo jeszcze kilka punktów nam zostało. A tak nam dobrze szło przez pierwszych 15 minut. W każdym razie, dawno nie używaliśmy w tym podcaście słowa ikoniczny i kultowy. Tak więc, tak więc myślę, że najwyższy czas po te dwa słowa sięgnąć, bo przechodzimy do ikonicznej. I kultowej sceny. I to już oczywiście bez cienia złośliwości i żartów. Przechodzimy do sceny, która jest jedna z najbardziej ikonicznych i najbardziej kultowych w całych 60 latach serii filmów o Jamesie Bondzie: Scena przesłuchania Bonda przez Aurika Goldfingera z wykorzystaniem lasera przemysłowego. Dokładnie. I to, że w tej chwili, albo nawet w latach 80., kiedy widzieliście pierwszy raz Goldfingera, albo w latach 90., kiedy widzieliście pierwszy raz Goldfingera, widzimy laser, i okej, okay, to jest ciekawe, powiedzmy, bardzo się nad tym nie staniamy. Natomiast w 60. latach takie urządzenie jak laser w ogóle nie było w świadomości człowieka jakoś umiejscowione, nie wiadomo było do czego to w ogóle służy, co z tym można zrobić i zastosowanie tego w Goldfingerze było super pomysłowe. To był naprawdę kolejny z elementów tego filmu, którym ludzie się zachwycali i początkowo chyba nawet planowano wykorzystać coś innego niż laser, tylko jakąś tam piłę tarczową, ale to też chyba był była inicjatywa Gary Hamiltona, który postawił na swoim i powiedział, że to, to musi być coś, coś wow. I padł na, na laser, i ten laser oczywiście wygląda niesamowicie z tym jakimiś takimi obręczami na tym, świecącymi obręczami na, na, na tym całym dziale, armacie. Nie wiem, jak to nazwać, w tym ramieniu lasera. Natomiast no, jest to coś, co faktycznie może w końcu zniszczyć. Jamesa Bonda i na dodatek go wykastrować, więc albo przeciąć na, na pół, jest to coś. E, tym bardziej, że rzeczywiście ten laser. Nie wiem, jaki był pierwotny zamysł scenarzystów, natomiast ten laser akurat się o tyle przydaje w tej scenie, że jest to trochę jak strzelba czechowa bo widzimy to teraz. Ale jego prawdziwe wykorzystanie będzie w ostatnim akcie, kiedy my już wiemy, co to jest, do czego to coś jest zdolne, i co za pomocą tego chce osiągnąć Goldfinger. Tak więc tutaj pieczone są dwie pieczenie przy jednym oknie, bo z jednej strony mamy coś, co wygląda zajebiście efektownie, a z drugiej dzięki temu widz nie jest zaskoczony w ostatnim akcie, kiedy to urządzenie widzi. Kiedy będzie wykorzystywany już do swojego konkretnego zadania. Tak, ale co nie zmienia faktu, że mam wrażenie, że to jest takie dziwne coś. W tym filmie, w którym zwracasz 100 razy większą uwagę na ten laser podczas sceny tortur, niż później. Mhm. Jakby później w ogóle zapominasz, że to jest to samo urządzenie. Przechodzisz nad tym do porządku dziennego. Dokładnie tak. Przechodzisz nad tym do porządku dziennego. I zgadzam się z Tobą. Ja być może przez długi czas w ogóle nawet nie kojarzyłem, że ten laser tam jest wykorzystywany, ale oceniając to z punktu widzenia języka filmowego, Uhu. to. Sekwencja zdarzeń jest świetna. Dokładnie. Tak jest. Natomiast kontynuując opowiadanie o tej scenie, to poza tym, że pojawia się niesamowicie ważny i kultowy, chyba najbardziej kultowy tekst w całej serii, albo jeden z najbardziej kultowych tekstów wypowiadanych przez Zwola, to na pewno to no i tak. generalnie ta scena ma fajny suspense. Jest bardzo Bardzo dobrze zbudowana, świetnie zagrana i widzisz to przerażenie na, na oczach Jamesa i Gert Frobe i Michael Collins tworzą tutaj kolejną rewelacyjną scenę i jak opowiadaliśmy o genialnym spasowaniu dialogów co do gestykulacji, miny, mimiki aktora, tak tutaj to już przechodzi najśmielsze oczekiwania. To, to... to jest dubbing idealny. Idealny. Perfekcyjny dokładnie tak. Dokładnie tak. Ta scena jest fantastyczna. Tutaj gra wszystko. Suspens, o którym Ty wspomniałeś, szermierka słowna między tymi postaciami, ich emocje, które są wręcz wymalowane na twarzach, bo bądź rzeczywiście widać strach, zaniepokojenie. Widać, zakłopotanie u Goldfingera w późniejszej fazie tej sceny, bo początkowo oczywiście jest bardzo pewny siebie, jest ta kultowa wymiana zdania, o której ty mówiłeś, czyli Goldfinger spodziewasz się, że będę mówił, na co Goldfinger odpowiada nie, pani Bond, spodziewam się, że pan umrze. To jest, mm -hmm. to, to, to jest dialog wart Oscara. Ale potem Bondowi udaje się zasiać ziarno zwątpienia, po pierwsze, najpierw sugerując, że jeśli on zginie, czy nie zamelduje się, to wywiad wyśle kogoś na jego miejsce. Goldfinger to zbywa. Natomiast później Bond jeszcze jako ostatnią deskę ratunku próbuje Goldfingerowi wmówić, że wywiad wie wszystko to, co on. A Goldfinger pewien siebie twierdzi, że nic pan nie wie. Co jest jeszcze istotne i co myślę, że. Wielu widzą może umknąć jest to, że na początku tej sceny bo o tym też zapomnieliśmy wspomnieć. Goldfinger zwraca się do Bonda już jako 007. Goldfinger wie, kim jest James Bond i informuje Bonda, że został rozpoznany przez jednego z agentów przeciwnika. A jest to też o tyle istotne, tak sądzę przynajmniej, że myślę, że wielu widzom w ogóle ten wątek może umykać, mhm. bo na pierwszy rzut oka to jest niemalże heist, mówi. Ale tak naprawdę jest tam bardzo silny, może nie jest mocno akcentowane, ale mimo wszystko bardzo wyraźny wątek szpiegowski, czy gry wywiadów, nie tyle wywiadów, co gry ścierania się mocarstw. I myślę, że jest to coś, co niektórym widzom może umykać. a czego mamy właśnie przedsmak w tej konkretnej scenie. Mm -hmm, mm -hmm. Świetnie powiedziane i, i to jest mega dobra obserwacja. W sumie to, że on wie, że to jest 007 może troszkę naprowadzać na ten uśmiech od Joe. No Natomiast... nie skończymy w tym odcinku. Nie, 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 ma szans. Natomiast tak, to jest bardzo ciekawy motyw. Fajnie, że tutaj został zawarty. Przypomina nam właśnie o tym, że to jest jednak film o, o szpiegach, o, o Jamesie. Też, bo o tym nie wspomnieliśmy, ale ty poruszyłeś wątek chyba w poprzednim filmie odnośnie jak, jak omawialiśmy rozmowę z pułkownikiem Smithersem tą kwestię złota. Przeniesienie akcji do Szwajcarii też ma pewien cel w tym wszystkim i jakby odpowiada na realne dzieje na świecie wtedy, przede wszystkim w tamtych latach, późniejszych też, gdzie Szwajcaria zawsze była taką mekką jakiś nie wiem gangsterów albo złoli trzymających konta w szwajcarskich bankach i będących nietykalnymi, dlatego, że mają tam swojego rodzaju bazę nietykalności i tak dalej. Tak, bo szwajcarski system bankowy jest bardzo wyrozumiały. Mm -hmm. I to też jakby, to jest kolejna rzecz, która jak je odnosiła się do rzeczywistości, odnosi się zazwyczaj do rzeczywistości, jeżeli chodzi o serię filmów o Bondzie. Ten film ma więcej warstw i jest bardziej złożony niż może się wydawać na pierwszy, a może nawet drugi, a może nawet trzeci rzut oka. Bo to nie jest li tylko film o kradzieży lub no, nie kradzieży, jak się za chwilę okaże, to nie jest tylko i wyłącznie film o skoku na e, Fornox. Mhm. Ale jest to rzeczywiście te wątki poboczne, które są bardzo ważne, są też bardzo subtelnie sprzedawane, przez co, tak jak już mówiłem przed chwilą, mogą umykać. Czy to dobrze, czy źle? No, trudno powiedzieć. Tak jest. Ale faktem jest, że one tam są i to jest w tym wszystkim najistotniejsze. Mhm. Dokładnie. I jeszcze raz muszę to powiedzieć, to musi wybrzmieć też po angielsku Are you expect me to talk? No, Mr. Bonta. I expect you to die. To jak on to mówi. <noise> tak. Ach, niesamowite i to kończy scenę, która jest naprawdę kolejną legendarną i ikoniczną sceną. To chyba jeszcze tylko... Mini rzecz, którą warto mhm. powiedzieć przy omawianiu tej sceny, to jest kolejny kunszt Kenadama, Adama, bo powiedzieliśmy o samym Laserze, ale generalnie całe to pomieszczenie, ten stół, wygląd tego miejsca jest również godne podziwu, i to jest kolejny kamyczek do świetnej teczki Kenadama. Adama. Tak jest. Tak, masz. Jak najbardziej, 100% racji. Scenografia jest fantastyczna. Jeszcze nie możemy zakończyć technicznie rzecz biorąc omawiania tej sceny, ponieważ też... W... Muzyka. E, e, to są dwa powody, dla których nie możemy zamówić zakończenia tej sceny, ponieważ mimo wszystko trzeba dopowiedzieć, że Bond próbuje się wykpić rzucając hasło Wielki Szlem, i potem też jest coś fajnego, czyli Goldfinger słusznie, jak się okazuje, ocenia, że bądź rzuca po prostu dwa przypadkowo podsłyszane słowa, które nie mają większego znaczenia dla jego lub jego organizacji. Ale, mimo wszystko, nachodzi go jakaś refleksja, że może jednak jest inaczej. I tego typu zabieg. Gdzie Goldfinger jednak się reflektuje, bierze pod uwagę inne możliwości, nie uznaje z góry, że wszystko wie najlepiej, będzie jeszcze później powtórzony w scenie Kentucky, w Kentucky, co jest fajne. Co jest fajne, ponieważ Goldfinger nie pozuje na nieomylnego, nie pozuje na jakiegoś mastermind. Przynajmniej nie w takim momencie, kiedy musi reagować na bieżące wydarzenia, co jest świetne. Świetne, bo to jakby jeszcze bardziej buduje jego realność. Nie wiem, tak. brakuje mi słowa, ale mhm. poczucie, że ten gość faktycznie wie, co robi, bierze pod uwagę każdą ewentualność i to naprawdę bardzo fajnie działa na, na budowanie jego jako, jako postaci, takiego właśnie, mimo wszystko, mastermind'a i gościa, który. Próbuję przewidzieć wszystko. No to co? To prawie też to tego ja nie powiedzieliśmy, bo ten Suspens, o którym wspomnieliśmy, jest też tutaj bardzo budowany przez muzykę, która no to pewnie nie jest coś, co super chętnie słuchalibyśmy na ścieżce, natomiast w tej konkretnej scenie ona bardzo podbudowuje ten suspens. I to jest taka typowa narastająca, głośna muzyka. Tutaj Glaser się zbliża do do Jamesa, więc wszyscy się boją o Jamesa, najbardziej się boi James, ale muzyka też tu robi swoje. I już tak. pozwolę kończyć tą scenę, bo następuje też fajna sekwencja, w której pomagier, który w sumie też jest bardzo ciekawą postacią, która się post będzie pojawiała kilkakrotnie jeszcze w tym, w tym filmie i która wydaje mi się, że bardzo często jest pominięta, ale ten gość, który usypia Jamesa, to jest ten sam, którego później, Kisz. którego Job w końcu zabija w, koń Kisz. w końcowej scenie, ale to jest też ktoś ważny w ekipie Goldfingera. Tak. Tak jest. I charakterny, i ważny, i gość, którego ja przez wiele, wiele lat kompletnie ignorowałem i pomijałem. <grym> I czym mniejszym posypuję sobie głowy popiołem, bo kisz jest świetny. Mm -hmm. Natomiast rzeczywiście przez wiele lat, kiedy się aż tak nie skupiałem jeszcze na detalach, to miałem tendencję do traktowania go jako po prostu jednego z wielu niemal statystów. Natomiast Kish rzeczywiście jest istotny i mm -hmm. tutaj rzeczywiście już go widzimy po raz pierwszy. Czy nie po raz pierwszy? Chyba po raz pierwszy po raz pierwszy. Chyba tak. po raz pierwszy. I on właśnie mm -hmm. wyciąga pistolet, którym usypia James'a, a my usypiamy was w oczekiwaniu na kolejny odcinek z tej serii. Więc wielkie dzięki za omówienie kilku scen. <noise> Bardzo mi się podobało to. Tak, to było fantastyczne, blisko dwie godziny na omówienie sekwencji rozgrywających się w Szwajcarii. To powoli przebijamy samych siebie, ale rzeczywiście były już tak zupełnie na poważnie mówiąc, to były <noise> kultowe i ikoniczne, <noise> ale przede wszystkim fantastyczne sceny. Tak więc na no, nie sposób było jak skwitować je jednym dwoma zdaniami, tak więc bardzo serdecznie dziękujemy za ten odcinek. Dzięki Przemek Dzięki. i do usłyszenia w kolejnej części opowieści o Goldfingerze przy okazji 60. rocznicy tego filmu. Tak jest. James Bond Pl. powróci. James Bond Pl. powróci.